Cześć wszystkim, ja mam poziom 7, przeciąg świątyni złych żywiołów. Zanim ruszymy naszego ostatecznego celu, musimy jeszcze troszkę... Musimy jeszcze zapoznać się z paroma rzeczami. Teraz możemy handlować. Czy musimy trochę ogarnąć rzeczy, które tutaj mamy. Na przykład te buty, ja je wziąłem niepotrzebnie. Tak... Tutaj mamy ten magiczny długi miecz. Plus 2. Ładnie. Więc pożegnę się mogę ze swoim doskonałym długim mieczem. Na długo ci się nie przydał. Tam magiczny długi łuk. Plus 1. Super. Pożegnę się ze swoim zwykłym długim łukiem. Dobra, tutaj jeszcze mamy magiczny pierścień, ochrony plus 1. Dobra, z tą kolczugą jeszcze musimy się zastanowić. Dobrze, czy coś mamy tutaj do zidentyfikowania? Chyba nie. W sumie możemy zidentyfikować to, co ty tutaj masz, sztylet plus 1. Zobaczmy też, co ty masz. Ty powinieneś właściwie płacić za identyfikację swoich rzeczy, ale trudno. Dobra, czy coś jeszcze mamy? Zbroja skórzana już nie będzie nam potrzebna. Oszczep. Goksowi nigdy nie był potrzebny. Ty coś masz? Nie. A ty? Tekstura neutralizacji trucizny. Właśnie, czym były te mikstury? Siły byka, okej. Dobra, więcej za bardzo nie chcę spędzać kasy na identyfikowaniu wszystkich mikstur, nawet gdyby to oznaczało, żeby się mogły postakować razem. Nie jest tego warte. Dobra, czy coś jeszcze chcemy zrobić? Tak, ty nie miałeś żadnych zwojów nas interesujących. Dobra, moglibyśmy jeszcze pójść do tej pani barman, która sprzedawała... Sprzedawała magiczne przedmioty. Ale w sumie nie. Dobra, to jest plus 4. Tutaj mamy zbroję plus 7. No to byłby dla ciebie upgrade, tak? Jestem zbytnio obciążony. Nie, to jest plus 6. Jestem zbytnio obciążony. Dobra, ty możesz kolwiek z tych założyć? Nie, bo jest pewnie wykonana z metalu. Moglibyśmy dać tobie to. Wtedy już jesteś poważnie przeciążony, więc to trochę odpada. A żadnego ze swoich kratów nie zechcesz się. Dobra, nie zasługujesz na zbroję. Czekamy, aż zdechniesz w tej swojej. Moglibyśmy dać to... Elmo. Moje sakwy są zbyt ciężkie. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Ugox przecież nie ma dobrej zbroi. Co ja robię? Ale nie, bo nie chcemy, bo to ci zmniejszy zręczność, dlatego... Elmo, trzymaj. To ci da KP zwiększy o 1, tak? O 2 nawet. Musisz mieć dobrą zręczność, że to ci ograniczało. Dobra. W takim razie dobrze. Dobrze wydana kasa. Dobra.
To już bez zbędnego gadania zabieramy się do świątyni. A, jeszcze mamy jeden pierścień. Możemy to dać na przykład Lavosowi, który kompletnie nie ma... Tak, muszę się zebrać. Który kompletnie nie ma żadnej zbroi. Poza czarem zbroi maga. Dobra. Ciach. KP plus 1. Zawsze to coś. Moment, kto jest za zbroję, czy za... Premię odbicia, okej. Okay. Czyli to jak rzucisz na siebie zbroję, to ci się skumuluje. To znaczy, że moglibyśmy to dać też komuś, kto bardziej by potrzebował KP. Przykład Soul. Czy to ci się skumuluje ze wszystkimi rzeczami? Skumuluje, dobra. Więc sorry, Lavos. Musimy ci coś innego wymyślić, jeżeli chodzi o zbroję. Dobra. Jedziemy. Mapa świata i... Świątynia złych żywiołów. Szkielet gnola... No są upierdliwe. Dlaczego oni nie zburzyli tego miejsca po wojnie? A, oni coś tam chyba zamknęli. Chyba nie mogli czegoś zabić. Tak przynajmniej widzieliśmy na filmiku, że... coś tam było zapieczętowane. Nie mogli tego zabić, domyślam się. Dobra, to jest główne wejście, ale... nie wejdziemy głównym wejściem z jakiegoś powodu. Musimy poszukać innego. Przy okazji, pozwiedzajmy lokację. Wydaje się, że coś tutaj możemy znaleźć. Okej, nie wiem, co to było. Panie Kunkun, chodź. Nie ociągaj się. Okej, tam jest jakieś przejście. Zaraz to zbadamy. Albo teraz to zbadajmy. Dobrze. Prawda, gdzie jesteśmy? Zrujnowana wieża świątynna. Okej, to jest lokacja, którą Laref by nam pokazał, gdybyśmy go ocalili. I on by nas tutaj próbował wciągnąć w pułapkę. Tam się wchodzi do wieży. Laref mu tak pstryka okiem do strażnika. Ej, wpuść nas. Spoko, to moi przyjaciele. Chcę im pokazać świątynię. No a potem wchodzimy do wieży i cała masa niegodziwców nas atakuje. Więc ten... pójdziemy tam, do tej wieży, i wyczyścimy. Tylko żeby to zrobić, musimy mieć kulę ognia. Bez tego nie chce się tam zapuszczać. A jesteśmy dosyć blisko tego, więc... mogliśmy w sumie pochodzić może trochę. Ile doświadczenia brakuje? Jednak 1000 to jednak trochę sporo. Myślałem, żeby pochodzić gdzieś po mapie i poszukać losowych starć, żeby zarobić trochę doświadczenia, ale to mogłoby trochę potrwać. Więc może poszukajmy, co jeszcze tutaj mamy. Tak jest!
Zrujnowany domek świątynny. Tego nie pamiętam, co tutaj jest. Zobaczmy. A, tam chyba już się nie da kliknąć nawet. A jest tu w ogóle cokolwiek? Nie jest jakiś zrujnowany domek, ale... Nic się z nim nie da zrobić. Okej, wygląda na to, że nic tu nie ma. Jakaś duża dziura. Dobra. Może w przyszłości coś tu będzie z tym związane. Jak sobie życzysz. Dobra, no to wchodzimy. Pierwszy poziom, nawet tak to jest. Pamiętam, jest kompletnie pusty. Możemy się zachwycać architekturą. Musimy się zachwycać dużą dziurą. Wykryto. Ukryte przejście. Póki co może z niego nie skorzystajmy. Czy tutaj jest jakieś ukryte przejście? Chyba nie. Ja tam chyba z boku był. Doskonale wykonany ten tron. O tym mówisz? Furnok. Pokaż nam ten kufer. Otwieranie zamków. Oczywiście. 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 Udało ci się to otworzyć, czy nie udało? A, musisz unieszkodliwiać urządzenia. Oczywiście. Teraz? Oczywiście. Oczywiście. Okej, on nie może otwierać rzeczy. Ugo, pokaż, co tu mamy. Mamy purpurowe szaty świątyni ognia. I wystarczająco ich, żeby wyposażyć cały zespół. Tak, generalnie na pierwszym, na parterze, nazwijmy to tak, oczywiście. Jedyne co znajdziemy to właśnie różne szaty różnych świątyń. To świątynia ma kilka poziomów, ale też ma chyba kilka, jakby to nazwać, żywiołowych kręgów, które ze sobą współrywalizują. Oczywiście. I ubierając te szaty, możemy jakoś przekonać do siebie chyba. Weź się skup, Furnok. Jedyna rzecz, po którą wzięliśmy cię do tej drużyny, to jest, żebyś otwierał zamki. +9, okej, to ci się nigdy nie uda. Kara za brak przybornika złodzieja. Miałeś przybornik złodzieja, tylko go sprzedałeś, kretynie. Po co ja mu to dałem? Nie wiem. Dobra, moglibyśmy otworzyć te drzwi, ale wygląda na to, że Unrock ma inne pomysły. Dobra, poszukajmy to jeszcze, co tu mamy. Na pewno to jest jeszcze jakieś inne wejście. A jak nie, możemy mu jeszcze zaśpiewać pieśń Barda, fascynacji otwierania zamków. Okej, tutaj mamy jakieś zejście, dobra. Oczywiście! Oczywiście!
Dobra. Tutaj pewnie też są jakieś szaty, tylko innej świątyni, co? Te zielone szaty. Też jest ciekawe, bo generalnie te szaty możemy sobie nakładać na zbroję. Zobaczcie, jak Mugox jak słodko wygląda. Chyba mu to zachowamy, te szaty. Więc nie musimy w żaden sposób rezygnować ze zbroi, możemy sobie na nie to nakładać, więc jest całkiem fajny system jak w Morrowindzie. Ale to nie przyszliśmy tutaj, żeby gadać z tymi ludźmi. Przyszliśmy tutaj, żeby ich spurdżować. Dobra, i... mam do powiedzenia? Tak, jeżeli gramy złą postacią, możemy się chyba jakoś tutaj dogadywać z tymi różnymi świątyniami, próbować chodzić z nimi w układy, jakieś tutaj są dodatkowo... jak to nazwać? Dobrze. Gierki między tymi świątyniami, powiedzmy to tak. No ale nie po to tu przyszliśmy. Jesteśmy tutaj, żeby oczyścić to miejsce i tylko tym się będziemy zajmować. Tak jest. Nie zamierzam w żaden sposób próbować z nimi gadać. Ładny strzał. Do usług. Mugo, teraz ty. Dobra, Natanek biegnie do skory do bitki. Jak tam Mugo, twoja premia plus 9. Ile ty musiałeś wyrzucić? 4, żeby nie trafić. Okej. Okay. Dobra, czy ty możesz biec? Pewnie nie możesz biec, co? Bo ci blokują ścieżkę. Nie, możesz biec. Dobra. To podbiegnij, ile jesteś w stanie. Anti. Ty zmienisz sobie broń na pikę. I podejdziesz, ile jesteś w stanie. Jak sobie życzysz. Czy ty możesz kogoś zaszarżować, Elmo? Dobra. Nie. Czy ty możesz pobiec, Elmo? Możesz. Dobra. To podbiegnij. Dobra. Da się zrobić. Pieśń za barda zawsze się przyda, tym bardziej, że długo trwa. Natanek obrywa trochę. Właśnie, czy ty masz jakieś zmniejszenie obrażeń? Chyba nie. Zdaje się, że... w pewnym momencie oni dostają zmniejszenie obrażeń. Zwierzęcy towarzysze. Mugo, no nie Mugo, Lavos, strzelaj dalej. Oczywiście. Z boską wolą. I 7 PW zadajesz. Źle. Dobrze. Rasol, pokaż na co ci stać. Spłatanie, ładnie. Czekam na moment, w którym będziemy mogli mu dać większe rozpłatanie. To będzie fajnie. Dobra. Dobra. Trzy ataki masz? Skąd ty masz trzy ataki? Z premią plus 3 trafienie na 24 to jest niemożliwe, chyba że wyrzucisz kryta, więc... fajna nowa zbroja, Elmo. Dobra. Funrock. Właśnie, nie zauważyłem, że w trzeciej edycji 3,5... Oczywiście! Chyba nie dotyczy zwykłej trzeciej edycji. Łotrzykowie mają specjalną zdolność, która zwiększa im wytrucie pułapek. O, patrz, a ja dostaję tylko połowę.
Skonała partazyna. Skonała glewia. Dobrze, że tego nie kupiliśmy. Doskonały młot. Czy to chcielibyśmy komuś dać? Sól, weź to sobie, na wszelki wypadek, gdybyś potrzebował broni jednoręcznej. Moment. To jest jednoręczne czy dwuręczne? Nie jestem pewien. A doskonała glewia też ci się przyda. Doskonałą partazynę możemy dać Antiemu. Doskonały młot weźmiemy na sprzedaż. Dobra. Nie możesz tym władać. Doskonałą glewią też nie. Półpiką z jakiegoś powodu możesz władać. Dobra, zachowamy ci to, a partazynę możemy dać Mugoksowi na wszelki wypadek. A ty jakbyś chciał walczyć właśnie, czy to jest jednoręczne? Nie, to jest dwuręczne. Doskonały młot. Tylko K10 obrażeń. Więc wolę miecz doskonały, który ma od 2 do 12. Dobra. Dobra, te lokacje tutaj są dosyć spore. I tak, szybkość walk w tej grze jest dosyć mała, więc w najbliższym czasie tak, przygotujcie się na dużo zwiedzania. To jest jakieś wejście z powrotem pewnie na poziom, na parter. Widzę, że coś tu jest, Mugo. Widzi, czy twoje elfickie oko coś widzi? Natychmiast. Nie. Okej. Łowco, do usług. Możesz go oplątać, możesz. Przez przypadek siebie też oplątaliśmy. Dobra. Już nie powinniśmy być w zasięgu tego. Ogr. Monstrualny szczur. Tylko pan Kunkun się złapał w to. A cała reszta. ST13, okej, okay. No to nie było zbyt dużo. Ale cóż, jestem trochę zawiedziony. O, rzucasz się na ogra. Jak ja nie lubię, jak wy szarżujecie. Jak zwierzaki szarżują na potwory. Kiedyś przypłacą to życiem. Dobra, czy ty możesz zaszarżować? Jak rozkażesz? Nie, to zmniejsza prędkość ruchu. Okej, w takim razie potrzebuję chyba. Potrzebuję tej pajęczyny. Czasami podszyda się czar, który przytrzyma przeciwników na odległość, ale to chyba nie działa. To co teraz używamy, to oplątanie. Dobra, ja szukam w poruszaniu się bieg. Ruszam. Brat, też podbiegnij. No, nie możesz. Dobra. Okej, jednak udało się ciebie oplątać. Tylko problem jest taki, że nie wykorzystamy z tego, bo nasze durne zwierzaki rzucają się na nich. Co możemy mu zrobić? Możemy go oszołomić? Oczywiście. Nie, dobra, to strzel do niego. Anti się oplątał.
Dobra, możesz go spracować. Oczywiście. No, praca za 8 punktów. Nieźle. Dobrze. Z boską wolą. Dobra. Oczywiście. Dobra, zostawmy to. Ruszam. Ty masz chyba... On ma chyba karę za rozmiar, co? Nie ma kary za rozmiar, okej. Okay. Zdawało mi się, że będzie miał karę do KP za rozmiar. A nie, to się wlicza do KP, okej. Okay. Dobrze. Powalmy tego ogra. Elmo. Nie podejdziesz, trudno. Fajnie, zaatakował Sula. Mu się nie udało. Ładny strzał Lavos. Anti. Jak sobie życzysz. Dobrze. Dobra. Ja dlaczegoż czar sam się przerwał? Chyba powinien trwać nadal. Dopóki ja mu nie rozkażę, ale okej. Okay. Jak rozkażesz? Natychmiast! Trochę złota. Mamy tutaj coś? Oczywiście! Dobra. Jak rozkażesz? Pewnie jak... Znowu jakaś broń, co? Patrz, a ja dostaję tylko połowę. Nie narzekaj. Nie narzekaj, Elmo. Dobrze. Dobra. Kołczan srebrnych strzał. Okej, okay, trzymaj. Trzymaj Mugox. Magiczna włócznia. Dobra. Bełty dla Lavosa. Co jeszcze tu mamy? Ruszam. Nic tu nie ma. Tutaj też nic nie ma. Okej. Okay. Gnoll. Dobra, w Hunrok. Ty poczekaj tam, nie blokuj innym drogi. O, pan Kunkun rzuci się na Gnulę. O, to na pewno dobrze się skończy. Bardziej możemy im uderzyć dźwięk. Ruszam. Całkiem sporo ich tam jest. Jednego ogłuszyliśmy, okej. Okay. No, nie zauważyłem, że ty jesteś blisko śmierci. Powinienem cię uleczyć. A? Zignorowali pana Kunkuna. Stwierdzili, że nie stanowi żadnego zagrożenia. Lepiej się na tanka rzucić. Dobra. To weź pół pikę. Możesz się troszkę odsunąć. Nie będziesz już miał wystarczająco ten na atak. Dobra, szarża. Tak jest. Mega prostej linii. Tak jest. Dobra, przyjmij wszystkich, którzy będzie chcieli cię zaatakować. Tutaj podejść. Elmo, dobra. Do dzieła. A, w końcu się skupili na Kunkunie. Z boską wolą. O nie, Kunkun, uważaj, gnole się na ciebie rzucają. Unrok, czy jesteś w stanie być przydatnym obywatelem? Oczywiście. Chyba nie bardzo. Po co ja cię trzymam w drużynie? O nie, Kunkun, staraj się bardziej. Ruszam. Dobra, no nie wiem, strzelajmy. Dobra, będziemy go musieli ustabilizować.
Co do tych gnoli... Masz mu strzelić w plecy, Lavos? Nie jesteśmy w stanie strzelić w plecy, no cóż, trudno. Jak sobie życzysz? Anti? Jeden PW. Dobrze. 14 i przeżył. Kurczę, mają trochę HP-ków te gnole. Dobra, tak nie zrobimy. Dobra. Dobra, stabilizuj. Dobrze. Na tanka. Gdzie on leży? Czy to jest on? Musimy tutaj ustawić kursor. Dobra. I tak jak zwykle uleczymy go, jak już będzie po wszystkim. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Czy ty coś jeszcze możesz zrobić sensownego? Nie do końca. Ruszam. Dobra, Lavos. Użyj magicznych pocisków, tak bo... Myślałem, że to kopowali. No cóż, trudno. A nie chcemy się poruszać w takim razie. Oczywiście. No, pudło. Sol, double killa dawaj. O nie, jeszcze więcej ich idzie. Dobra, czy ty możesz zrobić jakiś krok pięciostopowy gdzieś sensownie? Nie do końca. Dobra, to atakuj tego. Dobra. Pan Kunku zdecydowanie potrzebuje wsparcia. Dobra, Mugo, ty mu strzel w plecy. No, lepiej zadziałać, super. Okej. O, Funrock może kogoś zaatakować. Oczywiście. Prawda, sam się narazi na atak. Ale okej. Nie, pan Kunkun. Było się nie wysilać. Dobra, teraz chyba nie jesteście zwarcie, co? Zwarcie. Light. 10 plus 7. Okej, oni mają po prostu całkiem niezłe KP. Oczywiście. Lavos. No cóż. Mam tutaj cokolwiek. Tutaj jest Gnoll. Dobra, to użyj procy. Jak sobie życzysz. Dobra, szarża, proszę. Jak rozkaz. Super. Ładnie. Elmo, a ty? Masz jeszcze miejsce na szarżę? Dobra. Nie. Okej, gość się i tak zaraz pewnie zaatakuje i pewnie sam się powali. Dobra. Dokładnie. Dobra. Panie Kunku, przede wszystkim ustabilizujmy cię. Już chyba się sam ustabilizowałeś. Dobra, Light. Oczywiście. Najpierw na tanek. Gdzieś tutaj leży, co? Tutaj. Stoisz na nim. Natychmiast. A potem pan Kunku. Natychmiast. Dobra. I tak, co my tu możemy zrobić? Funrock, zbadaj okolice. Oczywiście. Dobra, zbadaj. Co my tu mamy?
Kołczan srebrnych strzał. Kołczan zwykłych strzał. Ciężka kusza. Light. Mieczobór ręczny, to już mamy lepszy, długi łuk. Możemy ciężką kuszę dać Lavosowi. I tak zbyt dużo nie strzela. Problem z ciężką kuszą jest taki, że przeładowanie jest jej, to jest akcja całorundowa. Więc jak już raz strzelimy, to lepiej drugi raz nie strzelać. To za dużo czasu zajmie. Dobra. Ruszam. Tołbeczkę otworzyłem. Tołbeczkę otworzyłem. Jak rozkażesz. Tutaj nic. Natychmiast. Tutaj też nic. Dobra, super. Właśnie, tak. Co robią właściwie te srebrne strzały? Nie jest nic napisane. Nie ma żadnej informacji. Domyślam się, że pewnie działają lepiej na nieumarłych. Przetestujemy to. Na pewno niedługo. Dobra. Pan Kunkun, on ma 10 punktów życia. Lekkie leczenie już go... Jedno lekkie leczenie go całkowicie przyprowadziło do pełni zdrowia. Raz na tankiem jest trochę gorzej, ale okej. Okay. Dobra. Wiecie co? Może nie rzucajmy identyfikacji, bo mamy jedną niezidentyfikowaną włócznię. Zastanawiam się, czy jej nie zidentyfikować czasem, ale chyba lekkie leczenie może się w najbliższym czasie bardziej przydać. Zachowajmy to sobie. Rasol, co tam mamy? Natychmiast! Gule. Rafun Rock. Oczywiście. Elmo, jaki ty masz zasięg ruchu? Wystaw się tutaj, jeżeli tam są jakieś kolejne gule, to na ciebie się rzucą. O kurde, dużo ich. Przyda się wsparcie. Jak sobie życzysz? Dobra. Chorowa skóra. No, nie możesz przywołać, bo to jest dłuższa akcja. Ora, w następnej turze przywołasz coś. Nie, Natanek, coś ty, co ty robisz? Dobra. Za chwilę padnie. Aby go tylko nie zabili. To, że nie możemy sterować tymi naszymi... To, że nie możemy sterować naszymi towarzyszami, to jest poważny problem. Oni odwalają takie rzeczy. Dobra. Podejdź tutaj. Lavos, też podejdź tutaj. Mugo, weź kołczan srebrnych strzał i zobaczymy, jak dobrze one będą działać na nich. Okej, okay, Natanek, nie martw się, pan Kunkun rusza na ratunek. Funrock, weź swoją buławę, krótki miecz, weź buławę. Postaraj się być przydatnym członkiem drużyny. Dobra, tutaj natomiast, tak jak chciałem to zrobić... możemy przywołać małego żywiołaka. Ciekawe, czy to byłoby lepsza opcja niż czarny niedźwiedź. Spróbujmy. Nigdy tego nie próbowałem. Może skupi na sobie trochę więcej ognia. Ha, 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 ha. Dobra, wilk umarł. Pan Kunkun jeszcze żyje. Aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo. Natychmiast. No dobra, przy takich trafieniach to trochę się zejdzie.
Dobra, pytanie. Czy chcemy do nich strzelać? Chyba kłute chyba niezbyt dobrze na nie działały. Tak jest. Ra, Lavos. Nie Lavos, Mugo. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Dobra, pożywiołaku. Oczywiście. Funrock, może nie wystawiaj się aż tak bardzo, bo zaraz tutaj przyjdzie zgrajanie miłych ludzi. A, to jest Ghast. Dobra. Coś potężniejszego. Dobra. To tak, mam lepszy pomysł. Znaczy mam drugi pomysł. Czarny tak niedźwiedź. Ma przynajmniej 3 ataki. 3 pudła. Okej. Ruszam. Już dobra, panie niedźwiedziu. Moment, ghoul. Nie trafia w Ghast. Ile to ma KP? Nie wiadomo. Ruszam. Dobra, przerażenie chyba na nich pewnie nie zadziała. Teraz mogłoby się oplątanie przydać. Tak jest. Dobra, spróbuj tego Ghasta strzelić. Ładnie. Dobra, i pytanie, czy możesz przeładować? Natychmiast. Możesz. Czyli to nie jest jednak akcja cała rundowa. Mugo, skupmy się na tym gaście. Nam problemy robi. O, kwas go dobił, ładnie. Dobra, Funrock, poczekaj, aż się tutaj rzuci zgraja nieumarłych. Dobra. Dobra, czy ty, druidzie, możesz coś jeszcze zrobić? Może żywiołak ziemi, może będzie bardziej odporny. Okej. Trzeba by ustabilizować też jego w najbliższym czasie. Okej, z jakiegoś powodu nie widzę, ile żywiołak ma punktów życia, bo nie. Dobra, może nie szarżujmy, bo to nam zmniejsza KP. Wejdźmy tutaj w zwarcie. W następnej turze zaatakujemy. Co ten ghoul sobie wyobraża? Natychmiast. Dobra. Lavos. Dobra, czy ty możesz go uleczyć, pana Kunkuna? Możesz, tylko to jest pewnie akcja całorundowa, co? Natychmiast. Natychmiast. Dobra. Ty jeszcze poczekaj, aż się tutaj front ustabilizuje. Możesz podejść trochę. Oczywiście. Oczywiście. Możesz osłonić Mugoksa na wszelki wypadek, gdyby ktoś się chciał stamtąd wyrwać. A ty... szarżuj. Dobra. Dobra. Chociaż może nie na gaz, tam powinien chyba gula wskazać. Dobra, ty weźmiesz pułpikę. Tak jest. W następnej turze coś tam podziałasz w nią. Okej, w żywiołach ziemi jest bardzo dobrym tankiem. Będę musiał to wykorzystywać częściej. Jak rozkażesz. Brasol, rozpłatanie. Ładnie. Wy
przypływ odwagi się skończył. Da się zrobić. Możesz to poprawić. Natychmiast. Lavos, nie wiem, że chcemy też tego Gasta również zakwasować. Może nie. Zobaczymy. Na razie sytuacja wydaje się w miarę okej. Dobra, Mugox, dlaczego nie trafiłeś? Czy miałeś jakieś kary? Tylko za szybki strzał. A po prostu wyrzuciłeś jeden, okej. Spoko, spoko, Mugox, spoko. Dobra, Oczywiście. Ty. Używaj ataków kratkowych. Dobra, pozbądźmy się najpierw guli. Gastami się później zajmiemy. Natychmiast. Ładne pudła. Okej. Jeden gul trafił krytycznie, a poza tym... Nie wiem w sumie, co go zabiło. Nie widziałem żadnych liczb obrażeń, a potem nagle padł. Ruszam. Ładnie. Lavos, na razie nie potrzebujemy ciebie. Mugo, skup się na Gaście, bo ty masz dobre trafienie. Ale gorsze rzuty. Ty możesz go z tyłu zaatakować? Ładnie. Dobra. Nieładnie. Dobrze. Elmo, jakie uniki, zwinność psa. Każdy po 3 razy atakuje, nic nie trafiają. Dobra. Czarny niedźwiedź. Dlaczego chciałbym zaatakować czarnego niedźwiedzia? Nie mam pojęcia. Czarny niedźwiedź kiedyś do mnie należał. Co ty, gro, insynuujesz? Ruszam! Jak rozkażesz. Co? Natychmiast. Możemy się pozbyć tego Gasta? Mugo, proszę. Dziękuję. Oczywiście. Ładnie. Dobra. Ładnie. Natychmiast. O, w końcu ktoś trafił za jeden. Okej, sparaliżowali. Sparaliżowali Elmo. Jak rozkażesz. Ale to nie powinien być już długo problem. A nie marnujmy naszych srebrnych strzał dalej. Tak już go dokończymy. Oczywiście. I zyskaliśmy nowy poziom. Dobra. Żebym nie zapomniał, Mugo. W sumie nie sprawdziłem, co dawały te srebrne strzały, czy zwiększały obrażenia. Możemy to jeszcze sprawdzić. Mugo. Muzyka barda, długi łuk, strzał z bliska. Chyba srebrne strzały nie działają na nieumarłych. Może na pozasferowców działają? Broń długi łuk plus 1 kłutych, tak, strzał z bliska, długi łuk plus 1. Muzyka barda, niewrażliwość, okej. Okay. Srebrne strzały nie działały na nich w żaden sposób. Dobra, moment. Pytanie, czy oni coś mieli? Da się zrobić. Gasty przy sobie? Nie. Da się zrobić. Więc... Dobra, szkoda na tanka, ale sorry. Sam się rzuca na całą grupę
guli, to efekt mógł być tylko jeden. Dobra, panie Kunkun. Ciągle marnujecie mi czary lecznicze. Tak jest? Dobra. Anti, możesz... Tak, musisz go najpierw odprawić, co? Dobrze. Tak, pozbywamy się ciebie. Jesteś śmierdzącym trupem. Dobra. Elmo, awansowałeś? Ty też awansowałeś? Tak. Darmozjadzie. Wziąłeś jakiś przydatny atut? Nie widzę, żebyś miał jakikolwiek nowy przydatny atut. Więc Funrock, nie wiem, jest chyba dalej darmozjadem. Dobra, a Elmo? Zobacz mi jego szybko. Ławce masz? Styl walki dwoma broń. Co? Elmo jest też łowcą? Okej, szkoda, że nie mogę spojrzeć, jakie poziomy ma. Lepszona inicjatywa, potężny atak, używanie tarczy, tropienie. Zmysł walki wziął, chyba to spoko. Okej, możemy Elmo przespekować na walkę dwiema brońmi. Może nie jest głupim pomysłem. Druga broń, możemy mu dać ten sztylet plus jeden. Druga broń najlepiej, żeby była lekka, bo wtedy mniejsze kary do ataku by miał. Tarcza plus 2 KP. Kurczę, to plus 4 KP mu daje. Moment, ty masz szósty poziom, a masz główną klasę plus 6. Tak, ma dwa poziomy łowcy. Na to widać, bo jak spojrzymy to widzimy, że z jednej klasy ma plus 4, a z drugiej klasy ma plus 2. Okej, nie wiedziałem, że Elmo w ogóle idzie w łowcę. Myślałem, że to jest czysty wojownik. Ciekawe. Znaczy, że będziemy mieli kolejnego towarzysza, jak dobije czwarty poziom łowcy. Fajnie. Czemu chcemy dać ten sztylet plus 1? Czy mamy jakąś inną, fajną, lekką broń? Chyba nie. Młot bojowy chyba nie jest lekki. Dobra, zobaczymy, jak sobie będzie w ten sposób działał. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i to tyle. Dobra, w następnym odcinku dalej zwiedzamy. Poziom pierwszy. Więc możecie się domyśleć, samo zwiedzanie pierwszego poziomu może trochę zająć. Jak daleko nam brakuje do awansu? Mało, dosłownie jedna walka. Więc myślę, że jak już zdobędziemy poziom, to się stąd wycofamy. Z powrotem do Nurb. Prześpimy. No i cóż, i może wrócimy do tej zrujnowanej wieży, bo tam będzie fajna walka. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!